Siemulec, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dla odmiany nie będę wam pokazywał żadnych ciekawostek. Dzisiaj zapraszam was do mojego brudeczka, a dzisiaj pokażę wam mój najnowszy nabytek, a mianowicie jest to nożyk. Jak to zawsze moja mama się śmieje do otwierania pomidorków, do krojenia pomidorków. A dokładnie kupiłem sobie w końcu jakiś taki w miarę porządny nóż obozowy full tank, tak? Bo do tej pory używałem Mory Companion Heavy Duty ze stali węglowej i no powiedzmy sobie szczerze, do takich prac fajnych obozowych była ok, ale z tego co wiem, batonowanie ciężko znosiła, potrafiła pęknąć, bo to nie jest produkcja full tank, więc zależało mi na, że tak powiem, nożu, który tam batonowania by tam się nie bał. Szukałem powiedzmy tam gdzieś w budżecie, tam powiedzmy około 50 euro, gdyż po prostu wiem, że ten nóż nie będzie używany przeze mnie co tydzień, tak? Więc wiem, że ze względu na moją pracę, moje obowiązki, wiem, że to będzie używane raz na jakiś czas, raz, dwa razy w miesiącu, więc postanowiłem, że nie będę wydawać jakiegoś nie wiadomo jakich wielkich pieniędzy na to. To jest jedna rzecz. Kiedy ostatni raz szukałem noża tego typu 5 lat temu, 5-6 lat temu, no to wtedy jeszcze powiedzmy można było w jakiś rozsądny pieniądze kupić nóż od naszych, czy tam, no jak to się ładnie mówi, knife makerów, tak, nożowników naszych, rodzimych. Ale z tego co widziałem, to ceny w tym momencie poszybowały w górę, bo nawet Mora, która kiedyś zawsze była tania i dobra, w tym momencie już jest tylko dobra, tak? Bo tanie już było, jak to mówią. Wybór padł na nóż Adventure od BPS Knives. Z tego co gdzieś tam czytałem w internecie, nie jest to nóż typowo robiony ręcznie, nie jest to typowa masówka typu Cold Steel czy właśnie Mora, więc tutaj mamy taki jakby mało manufaktury. Z tego co czytałem, robi to ojciec z synem gdzieś na Ukrainie, więc poczytałem troszeczkę na ten temat, ludzie sobie chwalą, że to jest typowy, jeszcze ostatnie niedobitki z kategorii, że może być tanio i dobrze. Nóż kosztował mnie 55 euro na holenderskim Amazonie. Przesyłkę miałem za darmo, w piątek zamówiłem, wczoraj mi przywieźli go. Więc 235 zł za nóż obozowy full tank ze stali węglowej, dosyć fajnie wykonany z tego co widziałem na, gdzieś tam na innych zdjęciach, na opiniach. No, brzmi spoko, tak? Więc zaraz zobaczymy, jak to, że tak powiem, wygląda, bo nóż już jest ze mną, jeszcze go nie otwierałem, więc otworzymy go razem. No dobra, więc przechodzimy do tego, co Kdyryski lubił najbardziej, czyli otwieramy. Ogólnie nóż przychodzi zapakowany w proste, tekturowe pudełko, eco-friendly, made in the Ukraine, BPS Knives, jakieś QR kody, żadnych szmerów, bajerów, nic ciekawego, tak? Pudełko, jakie jest, każdy widzi, jak to by powiedział znany polski kronikarz. Ale najważniejsze jest to, co jest w środku, więc zobaczmy, co jest w środku. Otwieramy pudełko. No, pudełko takie lekko zezelowane przyszło. No, ale czegoś spodziewamy się od Amazona. Więc tutaj mamy nóż zapakowany w ten taki natłuszczany pergamin. No, wiadomo, zabezpieczenie, żeby przed wilgocią, przed rdzoną, bo stal węglowa, no to wiadomo, że to różnie z tym bywa. Następnie, że wyciągnę po prostu wszystko. Mamy piękną ściereczkę, serwetkę do wytarcia noża, właśnie zabezpieczenia z tego oleju maszynowego. BPS Knives, let the adventure begin. Ciekawe motto, jakiś QR. To naklejeczka jest. No to sobie potem się nakleimy, nie? Mamy naklejeczkę. Dobra, co my tu jest? Aha, dobra. To nam na razie nie będzie potrzebne. No i mamy pochwę. Pochwa skórzana. A, czekajcie, bo tu bardzo ważne. Bo to zestawie jest krzesiwko. No, krzesiwko, fire rodzik, drewniany uchwycik. Całkiem fajne. No, jest dziurka na laniara, trzeba będzie jakiś kawałek parakordu dać, żeby zabezpieczyć przed wypadnięciem. No i pochwa skórzana, kawał fajnej skórki, fajnie obrobiona, ładnie zszyta, wszystko pięknie, ładnie, logo, jest szlufka na czesiwo. No i są dwa typy noszenia, czyli możemy klasycznie na krótkiej szlufce do paska oraz, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywa styl fiński, tak, czyli taki dyndający, więc no to by było tak, to by było na tyle.
No i co? Przejdźmy do nożyka samego, nie? Nóż przychodzi, no mówię, zapakowany w ten taki natłuszany pergamin, zapobiegający jego tam korozji, natłuszcza. To nam nie będzie potrzebne, więc sobie to złóżmy, żeby nam to nie przeszkadzało. Niechaj to będzie. O, ostrze jest zabezpieczone, tak, przed jakimiś tam uszkodzeniami. Kartonik jest fajny. Zobaczymy. No to, a najlepiej by było się nie poharatać. Więc od razu sobie użyjmy tej oto magicznej ściereczki do wytarcia ostrza. No. Tak, więc nóż prezentuje się w ten sposób. Jest to typowy, fajny, zwykły, prosty full tank. Jest wykonany ze stali węglowej 1066. Full tank, bez żadnej okładziny drewniane, bez żadnych przekładeczek. Powiedzmy sobie szczerze, klasyka noża, tak? Czyli powiedzmy ostrze rękojeść i to po prostu ma nam działać, tak? Więc to wygląda naprawdę, na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem fajnie. Szlif jest skandynawski, czyli Skandi, czyli robione 20 stopni na zero. Czyli mamy najbardziej uniwersalny, który dzięki temu, że dzięki temu szlifowi mamy pewność, że nóż stosunkowo łatwo się będzie ostrzyło, no i także w miarę dobrze to ostrze trzyma, czyli to jest taki, powiedzmy sobie szczerze, to jest powiedzmy kompromis między, że tak powiem, ostrością, łatwością ostrzenia i po prostu użytkowaniem. No to co, pierwsze wrażenie? Bardzo fajny kawałek stali, tak? Bardzo fajnie to leży w ręku. Dosyć fajnie wykonany, ładnie wykończenie, proste, naprawdę. Prosty nóż do prac, tak? Jeżeli ktoś nie potrzebuje żadnych takich, tak powiem, wodotrysków, jakichś, nie wiem, piłek, nie musi być znanej marki, to naprawdę to wygląda całkiem fajnie. A jak też, tak powiem, się prezentuje w technikaliach? Stal węglowy, jak mówiłem, 1066, hartowana według producenta na 56 do 57 Hz, długość całkowita wynosi 225 mm, długość ostrza 135 mm, 2,8 mm grubość ostrza, no i około 160 gram wagi. Więc no, więc jak to z tego co, jak to wchodzi? Naprawdę, nóż wchodzi do kabury, do pochwy. Całkiem fajnie, całkiem głęboko. Więc wygląda to naprawdę fajnie. Krzesiwko. O, krzesiwko to tak naprawdę wchodzi dosyć twardo. No ale to wiadomo, wszystko jest jeszcze nowe, tak? Wszystko ma, normalnie pachnie takim sklepem obuwniczym. Logo BPS Knives. Co mogę więcej rzec? No, jak mówię, najważniejszy jest ten pierwszy look, tak? No i na pierwszy look powiem wam, wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Zabieram go ze sobą w przyszłym tygodniu na urlop do Polski, więc mam nadzieję, że tam będzie okazja na jakieś testy. Zobaczymy, jak on tam się, jak się tnie, jak się nim batonuje. Mam zamiar troszkę go tam pokatować. No i chyba to tak by było, takie na pierwszy rzut to by było tyle, no bo co więcej mogę powiedzieć, tak, że tam no i ładny kawał stali, ale przede wszystkim on ma robić swoją robotę, tak, ma robić jakąś tam swoją robotę, no i po to był kupiony, tak, po to właśnie, że on ma działać, nie ma wyglądać, nie ma leżeć w szafie i ładnie wyglądać, czy mam się na niego, że tak powiem, o, bo to zobacz, to jest od pana XYZ, nie, to ma być nóż, który ma mi robić robotę, tak, nóż to narzędzie i ja zawsze tego się trzymam, więc tego też się będę trzymał i przy tym nożu, tak, wygląda ładnie, wygląda zacnie. Zobaczymy, jak działa. Ale to, tak jak mówiłem, to będzie już w następnym wideo. Więc szybkie podsumowanko i tyle. Jak to się mówi? Pierwsze dobre wrażenie może zrobić tylko raz. I BPS Adventure zrobił na mnie pierwsze dobre wrażenie. Zobaczymy, jak się to wrażenie utrzyma, że tak powiem, przy dłuższym poznaniu.
ale na razie jest fajnie, tak? Jest, że tak powiem, mniej więcej na razie to, czego się spodziewałem. To, co widziałem, że gdzieś tam u innych ludzi w internecie, gdzieś tam na stronach, na jakichś tam kanałach na YouTubie. Jest naprawdę fajnie, no zobaczymy, jak to będzie działać, że tak powiem, w normalnym życiu, tak? Więc na razie nóż trafia, gdzie powinien. A jakiś większy test, większa recenzja ode mnie, no to będzie, myślę, że niedługo, tak? Bo na razie mówię, to był na razie tylko po prostu unboxing, a zaraz sobie jeszcze ten tydzień i potem jadę do Polski na urlopik, więc tam mam nadzieję troszeczkę będzie okazji, żeby tam gdzieś coś tam pobatonować, coś tam porobić tym nożem. A jak będziemy coś robić, to wtedy na pewno coś tam nagram, no i taką recenzję wam nagram, tak? Pokażę wam co i powiem wam co o tym sądzę, czy według mnie warto, czy nie warto. Ale to mówię, tak jak mówiłem, to mu trzeba trochę potestować, no bo tak ciężko jest, że tak powiem, coś powiedzieć po 5 minutach i tylko i wyłącznie wyciągając nóż z pudełka, tak? Więc na razie tyle. Ja życzę wam udanego weekendu, tylko ja nie wiem, kiedy będziecie oglądać, ja to nagrywam w niedzielę, więc miejmy nadzieję, że wasz weekend też był dobry, weekend, a tydzień będzie w porządku, tak? Nie będzie tam zły i widzimy się przy następnej okazji. A teraz pozdrawiam was serdecznie, jeżeli komuś się coś podobało, niech zostawi tę łapkę w górę, jeżeli ktoś chce, nie zasubskrybuje. Oczywiście wszystkie komentarze mile widziane, oczywiście bardziej mile widziane są te, że tak powiem, z konstruktywną krytyką, no ale jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, zawsze z chęcią wysłucham, a jeżeli się z tym nie zgadzam, to tam najwyżej się nie będę z tym zgadzał. Więc pozdrawiam was po raz kolejny. Miłej niedzieli, trzymajcie się ciepło, ściemulec i do zobaczenia.